Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z warunków polowych. Za chwileczkę też się dowiecie, dlaczego te warunki polowe tutaj są. Witam wszystkich w odcinku tak zwanym miszmaszowym. Odcinek miszmaszowy, czyli połączenie różnych nagrań z serwisu Gitarowa Mgła, do którego oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Nie instruktaż, raczej po prostu destruktaż. Nie no, żartuję. Jak coś po prostu jest fajnego, ciekawego, z czegoś się można pośmiać, czegoś się można dowiedzieć, to staramy się Wam to pokazać, ale nie są to w żaden sposób filmy, wiecie, no, które mają Was w bezpośredni sposób nauczyć czegoś tam, gdzieś tam. Gdzieś jest wiedza, gdzieś jest trochę humoru. Mam nadzieję, że moje suche żarty, tym bardziej suche żarty Gutka bądź Kuli, gdzieś tam Wam się spodobają. Lubicie tą serię, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Nie będę chyba tego już przerywał, więc od razu powiem, albo dobra, pierwsze dwa koty za płoty. Obiecałem Wam, że jeszcze coś tutaj z tego się pokaże, jeszcze z tego coś się wykrzesa. Mówię tutaj o podrabianym Gibsonie Explorerze. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze filmu z podrabianym Gibsonem Explorerem, bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj takie przepiękne paperko lakierko, nie wiadomo co to w ogóle jest. No powiem Wam, że poważne rzeczy tutaj się dzieją. Chyba to było po prostu jakaś gazeta włożona, żeby zabezpieczyć, żeby się nie zalało farbą przy malowaniu, i po prostu ktoś zapomnił tej gazety wyjąć. Tak w ogóle to nie zwróciłem jeszcze na to uwagi w filmie, ale też zobaczcie na to, że to S tutaj jest też specyficzne. No progi to widzieliście. Progi widzieliście, w szczególności chciałem zwrócić uwagę tutaj na te progi. O, bardzo ładnie takie nabite, troszkę za krótkie. Tu po prostu jest ekonomia marketingowa i księgowi co do milimetra tutaj, co do pół milimetra są, kurczę, progi oszczędzane. Gdzie można? No przecież na górze to mogą być tak, nie? O co chodzi, no. Ogólnie wszystkie te progi, jak wiecie, wyłażą. Zobacz, jak ładnie, jakie to jest, zobacz, jakie jest makro z tego telefonu, patrz. Widzisz to? Mhm. A ja lupę na Canona zakładam i czegoś takiego nie mam, takiego. Także, kurde, także makro jest w tym telefonie. Halogen, epilepsja, halogen, wyłącz halogen, epilepsja. Sam halogen, nie to tu. A tutaj znowu, pod tak zwanym longtenonem, który oczywiście chyba żadnym longtenonem nie jest, bo to jest chyba doklejone. Tutaj też są jakieś takie papierki. Mhm. Paperek wyrównujący, zalany dodatkowo farbą, trzy warstwy, który moim zdaniem to tutaj jest to po prostu udające longtenona. I to jest też taki doklejony tutaj jakiś fragmencik, a gryf się po prostu wkleja. Tutaj się kończy, zresztą też takie ładne tutaj szpareczki. No drewno jest, nie jest to sklejonka żadna, ani żadna płyta pilśniowa. Druga komora wygląda w ten sposób. No tutaj jest troszeczkę jakby lepiej. Bardzo ładnie nawiercone otwory też pod. Może jeszcze pokażemy ten ekran robiony mazakiem. Tutaj wyleciały trociny z gitary. Te trociny to trzeba tutaj. Już. Ekran mazakiem. Jak mówię, tutaj będzie wymieniana ta elektronika na taką z ESP. A Boże. Na ścianę! A zatem, szanowni Państwo, zamykając temat naszego podrabianego Gibsona. Gibson jest w tym momencie, znaczy Gibson, Chipson, podruba Faker, jest w tym momencie zrobiony. Nie ruszaliśmy tego siodełka, siodełko zostawiliśmy takie jak jest, czyli bez wymiany. No rzeczywiście to jest ta drobna nieścisłość w postaci tego rozstawu strun. Zobaczymy, co powie właściciel. Może po prostu jeszcze będzie chciał w nią inwestować w przyszłości. Na razie mu to generalnie odradzam. Ale teraz tak. Oczywiście nie usunęliśmy tego mankamentu w postaci tych końcówek progów. Nie doklejaliśmy tego. Baliśmy się, że nam się to
być może trochę rozpęcznieje, że jeszcze gdzieś te progi być może wyjdą bardziej, więc stwierdziliśmy, że po prostu no, damy olej. Pierwszą warstwę oleju gitara wypiła w ciągu, nie wiem ilu, 15 minut. Daliśmy chyba trzy warstwy oleju, tak naprawdę ta podsuwnica była bardzo, bardzo podsuszona, ale w tym momencie wygląda już dużo, dużo lepiej. W ogóle całkiem ładny kawałek drewna, nie wiem, czy nawet nie palisandru. Więc progi cały czas na samych końcóweczkach oczywiście są takie, że nie przylegają, no bo tam nie ma tego trzpienia. Końcóweczki progów zrobione są idealnie, tak jak się dało, najlepiej. W tym momencie nic nie haczy, nic nie rani. I no nie jest w ogóle wyczuwalne, co było, czyli te wszystkie takie nierówności zostały wyrównane. W gitarze założone są aktywne przetworniki wyjęte z gitary LTD, dużo, dużo lepsze niż te oryginalne. Zrobiony jest układ na jeden volume, jeden ton. Jedna z gałek jest no, tak zwaną dummy gałeczką. Cały czas uważam, że ten mostek jest słabiutki, z jakichś kiepskich materiałów. Niestety, tak to wygląda. No ale gitara rzeczywiście na tych przetwornikach zaczęła grać troszeczkę lepiej. Straciła tą górkę taką chamską i tą tanią górkę. Chociaż też muszę powiedzieć i muszę się tutaj wam przyznać, że później odkryłem podczas wymiany, że potencjometry zastosowane w tamtym układzie były takie jak do zwykłych humbuckerów pasywnych, natomiast no, teoretycznie nam te przystawki były aktywne. No, w tym momencie jest normalny, aktywny układ, wiemy o tym, że to jest dobrze. Gitara gdzieś tutaj w okolicach siódmego progu na środku gryfu ma taki problem, który nie wiemy, czy wynika z progów, czy wynika z jakiegoś źle umocowanego pręta, który się gdzieś wzbudza w gryfie. Jest tutaj taki dziwny przydźwięk. Słuchajcie, cały czas powtarzam, to są gitary na ścianę. To są instrumenty, których nie warto kupować, jeżeli chcecie na nich grać, bo dostaniecie z reguły po prostu badziewie na kiepskim osprzęcie, w które trzeba potem włożyć kupę siana, ażeby je doprowadzić do grywalności. I 100 razy lepiej kupić jest Harley Bentona, 100 razy lepiej kupić jest Epifona, używanego Epifona gdzieś, niż po prostu bawić się w tego typu rzeczy. Jeszcze raz powtarzam, to jest to, że tutaj jest napis Gibson, to jest nielegalne, ale nielegalnym nie jest posiadanie tego, czyli zakupienie sobie tak jakby dla siebie w jakimś tam sensie. Nielegalnym jest wprowadzanie w tego w obrót, więc jeżeli nie dodaliście jeszcze do filmu, jak rozpoznać podrabianego Gibsona, to ja oczywiście na ten film bardzo, bardzo serdecznie zapraszam i powtarzam jeszcze raz, nie kupujcie tego typu rzeczy, chyba że otwieracie pub albo chcecie sobie powiesić to na ścianie i nie inwestować w to więcej niż to, co wydacie. Taka gitara kosztuje okolice 1200 chyba złotych, z tego co kojarzę, i za to po prostu jest pewnego rodzaju dekoracją, w którą nie warto inwestować siana, chociaż jak się zainwestuje siano, to mimo tego, że jest to nieopłacalne, to jakoś tam się da na tym grać. Co jeszcze raz powtórzę, mimo tego, że te progi są mega nierówne i mimo tego, że te progi tutaj w tym instrumencie są bardzo, bardzo dziwnie nierówne ogólnie, to udało się ustawić w miarę niską grywalną akcję strun, co jest dla nas też pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale no to z drugiej strony jest to takim zaskoczeniem, że nieraz mieliśmy coś takiego, że progi wydawały się być nierówne na rockerze, a gdzieś tam akcja strun tego nie, wiecie, no nie przeszkadzało to w akcji strun. Natomiast no to jest kiepski instrument, nie kupujcie takich rzeczy, kupcie sobie normalną gitarę Harley, Bentona, Korta, Epifona, jeżeli macie mało pieniędzy. Dużo gitar jest na kanale omówionych, które moim zdaniem kupić warto. Zapraszam również na mojego OLX-a, jakbyście chcieli coś fajnego zakupić, to myślę, że warto wejść na mojego OLX-a. I też po prostu kupić gitary, które są już sprawdzone i które są gotowe do grania. Więc no nie wiem, może pogramy chwilę?
Nie kupujcie podrabianych gitar, nie myślcie o tym, że trafi wam się dobry egzemplarz, nie trafi się. Ten fretwork tutaj, jak mówię, można byłoby się spodziewać, że będzie gorzej. Nie jest jakiś tam super najgorszy, no, ale akcji też jakieś super niskie, to się nie da ustawić. Tutaj... Tu się dzieją rzeczy, najprawdopodobniej to wynika ze złego po prostu wbicia, z niepodklejenia tych progów i tak dalej, i tak dalej. Inwestycja w taki instrument, chyba że jesteście samym majsterkowiczem, chyba że się lubicie bawić, to możecie sobie z tego coś wyciągnąć, ale to i tak jest do dupy. Gra lepiej, dużo lepiej niż na tych pick-upach oryginalnych, no jest przyjemniej, aczkolwiek słuchajcie... Nie warto. Nie idźcie w to. Kurde, ale jaja, słuchajcie, bo już po teście i w ogóle, więc tylko wam o tym w tym momencie powiem, tutaj w tym miszmaszu. Miszmasze też będą pewnego rodzaju sprostowaniami, jak się okazuje, i uzupełnieniami odcinków podstawowych. To jest efekt, który jest w ogóle nawiązaniem, inspiracją do bardzo kultowego efektu japońskiego Wemuram Jan Ray, takiego overdrive'a, i powiem wam, że dopiero jak skończyłem całe nagranie, to zobaczyłem, że tutaj jest jeszcze taki trim, którym regulujemy sobie w ogóle sustain i którym zmieniamy tak jakby nasycenie i zmieniamy w ogóle możliwości gainu, więc w tym efekcie jest jeszcze więcej ciekawych, fajnych opcji i bardzo bym chciał namówić kogoś do tego, ażeby sobie to zakupił w Riffie ze zniżką 2% plus 3% ksantypowe, wyjdzie okolice 200 zł z małym haczkiem i być może mi nakręcił odcinek uzupełniający. Ja ten odcinek wrzucę do siebie na różne tam sociale, tutaj na kartę społeczności i tak dalej, i tak dalej. Co robi ten trim? Może już ktoś z was ma takiego 65'a? Będzie mi bardzo miło, jeżeli uzupełnicie mój odcinek i moją wiedzę. Jeżeli ktoś posiada taki efekt, to czekam na krótki, szybki filmik. Nie musi być nawet dużo grania, może być dużo gadania o tym efekcie. Więc słuchajcie, przepraszam, że tego nie zauważyłem. Takie małe sprostowanko tutaj. Wracamy już sobie do spraw serwisowych. No więc oczywiście haniebnie przerywając w tym momencie, pamiętajcie o tym, że można zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie również o tym, że będzie mi bardzo miło, jeżeli osoby, które oglądają bez subskrypcji, a jest ich ponad połowa, zostawią subskrypcję. Realna szansa jest na to, żeby osiągnąć 30 tysięcy na dziesięciolecie kanału w kwietniu. Realna szansa jest nawet podobno taka, że jakby to dobrze policzyć, to i ze 100 tysięcy by było. Wtedy zamiast drewnianego przycisku YouTube'a miałbym srebrny. W ogóle mi na tym nie zależy tak naprawdę. Zależy mi na tym, żeby gitara była najważniejszą ze sztuk. Jak wiecie, w tym roku kanał obchodzi dziesięciolecie, w związku z tym zorganizowałem również konkurs. Konkurs jest graficzny, polega na tym, ażeby narysować, zaprojektować, wymyśleć naklejki, wzory na koszulkę, cokolwiek związanego z filmikami o gitarach. Będzie link, jeszcze go nie ma w opisie, bo tak naprawdę główną nagrodą w konkursie jest efekt Wampler Triple Rack ufundowany przez Grześka. Bardzo, bardzo dziękuję. I to jest nagroda główna w tym konkursie, plus dodatkowo jeszcze mamy wzmacniacz gitarowy Mustang, jeszcze mamy wzmacniacz gitarowy Ibaneza, jeszcze mamy Amplify TT. Na razie przygotowałem dla was cztery takie nagrody. Zobaczymy, jak tam się to wszystko rozwinie i gdzie to, w jakim kierunku pójdzie. Link do konkursu będzie niedługo wklejony, jeśli jeszcze go nie ma, bo tak naprawdę oficjalnie ogłoszę ten konkurs razem z testem tego Wamplera. Dodatkowo oczywiście namawiam wszystkich do wspierania kanału, bardzo dziękuję za całe wsparcie, dziękuję za to, że umożliwiacie mi trwanie na YouTubie, rozwijanie tego wszystkiego, że umożliwiacie mi kręcenie tych odcinków, szerzenie tej wiedzy i szerzenie tego, że gitara jest najważniejszą ze sztuk właśnie. Patroni są najważniejszym ogniwem w tym momencie, że tak powiem, utrzymującym to wszystko na powierzchni, więc bardzo wam dziękuję. Jak zwykle jest również zabawa dla patronów, w tej zabawie w tym miesiącu jest do wygrania gitara akustyczna. Przechodzimy już dalej do odcinka. Sprawdzajcie linki, zniżek jest bardzo dużo. Pozałatwiałem wam naprawdę od groma tych zniżek. Cały czas działa zniżka riffowa.
Dzieje się. Dziękuję bardzo za wszystko, co robicie. A zatem, szanowni państwo, skoro miszmasz, to miszmasz i skoro wiadomości z pierwszej ręki, to wiadomości z pierwszej ręki. Burdel Warcheo. Noworoczne porządki, noworoczne zmiany. No i generalnie zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Na razie nie ma jak wchodzić, nie ma co się, nie ma tutaj nawet się jak przycisnąć tak naprawdę. Zastanawiam się nad nowymi setupami, nad nowymi różnymi opcjami tego, jak to wszystko połączyć. Przygotowuję się też do tego, ażeby podłączyć prąd. Dzięki jednemu z filmików zakupiłem nawet takie coś. Pozdro, Bartek. Natomiast słuchajcie, no generalnie jest tak, że wszędzie tu jest burdel w tym momencie, ale Amprum też zostaje troszeczkę przebudowany, bo no tutaj chcę sobie zrobić tą miejscówkę, w której będzie siedzone i gadane, tak jak było ostatnio, ale w trochę innym layoutcie, bo wszystkie kolumny i wszystko, na czym jest nagrywane, postanowiłem odwrócić do tej ściany przodem, czyli przy zamkniętych drzwiach będę sobie tylko tego słuchał gdzieś tam z monitorów studyjnych, które są oczywiście w reżyserce w głównym pokoju. Tutaj nikt nie będzie mi łaził, nikt nie będzie niczego przełączał i nikt tutaj nie będzie kombinował. Więc mamy tak, Laboga DS212, Laboga 412 i VH, wszystko mikrofonowane. W każdym, jak wiecie, są inne głośniki. No VH oczywiście są cztery takie same głośniki, nie? Ale tutaj są cztery różne, tu są dwa różne. Tutaj z takiego starego combo Marshalla przerobiłem na kolumnę. I też jest Classic, co on się nazywa? Classic Lead 80 i Celestion K100. Tutaj już kolumna, którą znacie. Tutaj już też kolumna, którą znacie, czyli tutaj jest cała baza do nagrywania w tym momencie wzmacniaczy. To jest kolumna, która stała w głównym pomieszczeniu i to też jest kolumna, która stała w głównym pomieszczeniu. Jeszcze są nieomikrofonowane, ale też będą mikrofonowane. Jak mówię, no tutaj się tak za bardzo nie będzie po prostu wchodziło. Tutaj jest takie pomieszczenie, gdzie to się ma nagrywać. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Dałem trochę miejsca, ale też jest tak, że tego miejsca tutaj no nie jest jakoś tak specjalnie za dużo, nie zależało mi jakoś na specjalnych rewerbach, zależało mi na tym, żeby po prostu już nie ruszać tymi kablami i się niczym nie przejmować. Tutaj jakoś muszę sobie wybudować tą miejscówkę, w której będę gdzieś muszę kręcić te zbliżenia wszystkie. To niebieskie tło mi się bardzo, bardzo podoba. Chyba muszę dokupić troszeczkę tych szafeczek, bo te szafeczki mi się też przydadzą tutaj, żeby trochę podwyższyć, żeby postawić na nich no wzmaki, główki. Więc to jest taki plan. No tutaj cały ten bajzel oczywiście zostanie uprzątnięty. Gdzieś bym sobie chciał zrobić greenboxa do różnych fajnych ujęć. Ostatnio odkryłem, że to jest całkiem niezłe i nie wiem, czy to będzie ta ściana tutaj, na której będą gitary i greenbox, czy na przykład sobie w ogóle zrobię taką ścianę, że zupełnie totalny greenbox, bo kiedyś rzeczywiście taki plan tutaj był. Więc no słuchajcie, tam jest jeszcze ISOCAB, jeden, drugi ISOCAB jest na Elixie. Jak też wiecie, wyprzedaję dużo rzeczy, więc wpadajcie na tego OLX-a. No i generalnie mówię, no trochę będzie nowości, trochę będzie rzeczy na stałe, trochę będzie takich rzeczy, że można było łatwiej. No zabałaganiłem się ostatnimi czasy, więc postanowiłem po prostu, że trochę ten bałagan tutaj uprzątnę. A przy okazji wam powiem, jakich testów się możecie spodziewać. No będzie tak, na pewno będzie ten Epiphone. To nie jest dobre zbliżenie, to będzie dobre zbliżenie. Ten Epiphone będzie na pewno będzie ten Mensinger Jasmine w porównaniu, na pewno będzie malutkie PRS-owate ukulele, to jest coś, czego można się spodziewać. Możliwe, że tą Yamahę zrobię jakąś niedługo nagrodą, trochę muszę dobrać nagród do tego konkursu graficznego. Co ja tutaj jeszcze mam na te testy? Nuxa bezprzewodowego w ogóle mam, którego dzisiaj już trochę testowaliśmy. Także jest jeszcze tutaj Nux bezprzewodowy nowy. No tamten jednak stwierdziłem, że
że trochę muszę mieć lepszy do testowania, ale to też z wami będę o tym, też z wami o tym będę rozmawiał. Na razie jesteśmy zadziwieni, jak to się prezentuje. Co ja jeszcze wziąłem? A, jeszcze wzmacniacze wziąłem, ale wzmacniacze na razie są tutaj nieprzyniesione, dwa komba jeszcze, więc słuchajcie, no mega, dziękuję wam wszystkim za to, jak mi pomagacie, oczywiście, jak zwykle w takich sytuacjach. No jak widzicie, cały czas kombinuję, żeby to było jeszcze fajniej, jeszcze lepiej i żeby było tutaj ciekawie. Tą ścianę chciałem też zaadoptować jakoś akustycznie, tak przynajmniej tymi chociaż gąbkami albo tym filcem. No generalnie, no tak, nowy rok, nowe ja, nowe sytuacje i stare Vermiliony, nie takie stare. Yo. Bardzo pozdrawiamy osiedle Tausena, słynne w Katowicach. Znane z tego, że kiedyś było kolebką metalowców w Polsce. A pozdrawiamy z racji na to, że na osiedle Tausena takie oto Vermiliony. Kurde, no z tym Flickerem, no. Glenn Flicker. No trudno będzie z Flickerem. Taki oto Vermiliony. Kolejna osoba zaufała Vermilionsom i bardzo dobrze. Natomiast Marcin nie może przeżyć tego faktu, że tu jest jeden zielony. A dla mnie sztos. Bardzo serdecznie witam państwa. Dzisiaj na tapecie gitara Flame, czyli majonez typu Les Paul. I tutaj nas podstronica wiadomo do tagowania, ale najpiękniejszy patent świata, czyli potencjometry na chusteczki. Genialne, ale jeszcze w jakich ładnych kolorach. Pozdrawiamy. No z takich ciekawostek to jest na przykład, proszę państwa, taka, że firmowy pick-up do oryginalnej gitary nie pasuje. Blokuje się. Super, nie? Wyłącz. Ciekawostek. To mamy taką matkę Pia. Jest ojciec Pio, to chyba matka Pia też. Na stoliczku obok mleczka i jajeczka. Słuchajcie, no bardzo ładny instrument, ukryć się nie da. Bardzo elegancko to wygląda i no, te instrumenty Vaja zawsze ładnie wyglądały, prawda? Wiecie, o co chodzi, no. Instrumenty Vaja z tym Tree of Life, krótkim, długim, to zawsze ładnie wyglądały. No ale najnowszy model Stevie'ego Vaja to jest właśnie Pia. Trochę w niej oczywiście musieliśmy tutaj różnych rzeczy porobić, w takim sensie, że wyregulowaliśmy ją sobie wstępnie i sprawdziliśmy, jak ona się zachowuje na starych strunach przed założeniem nowych strun. W tym momencie gitara sobie czeka na polerowanie, na olejowanie. Znaczy ona już chyba, że jest wypolerowana. Jeszcze trzeba będzie ładnie wyolejować gryf. Tutaj jest ładny zrobiony scaffolding. To się nie nazywa scaffolding, jak to się nazywa. Pick-upy też eleganckie, prawie jak od Vermiliona, kurczę, takie pomalowane. A mostek, proszę bardzo, jakby ktoś potrzebował informacje, to kiedyś chyba w Futonie kupiliśmy takiego trembloka, który akurat w takim przypadku pomaga. Nie zawsze to pomaga, nie zawsze jest tak, że można to wsadzić. Są gitary po prostu, w których się da, są gitary, w których się nie da. No kontrowersyjne tutaj jest dosyć to wcięcie. Nie wiem, czy Monkey Grip nie był trochę fajniejszy jednak. No ale z drugiej strony, ile mógł Clash lat tłuc tego Monkey Gripa, więc teraz tutaj ma takie coś Stevie połączone z takimi wąsami na główce. Takie wąsy trochę są, nie? No i co? I ta gitara taka trochę jakaś jest bardziej chyba, na przykład jak tak sobie patrzę, jak porównuję z tymi trzema piątkami, to tutaj są takie bardziej jest tak okrągłe. Niby normalny Ibanez RG, ale tutaj takie te zaokrąglenia są trochę większe. Też ten czubeczek się wydaje przez te zaokrąglenia taki troszeczkę też ostrzejszy, tak jakby, więc
Słuchajcie, coś tam sobie Stefan pozmieniał, no patrzcie, nie? Tutaj o to mi chodzi, że tutaj jest tak, no to jest tak jak w normalnym RG, nie? A tutaj mamy takie leciutkie jakby zaokrąglenia tej gitary, tego tematu tu. Więc taka oto ciekawostka. Ale w ogóle to ta gitara bardzo ładna, niby taka prosta i w ogóle, ale powiem wam, że no mega, mega wygląda tak naprawdę. Więc bardzo się cieszymy, że trafiła w nasze ręce, choć na chwilę. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. Jakie szydło z niej wyjdzie z tego worka. Kolejną ciekawą gitarą, która przewinęła się przez moje ręce, ale na bardzo, bardzo krótko tak naprawdę. Chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że na za długo. W każdym razie jest to, jak widać, Pia. Pia, która tania nie jest. I generalnie, słuchajcie, no takie jest zastanowienie, czy jeśli się nie jest fanem Stevie'ego Vai'a właśnie, to czy taka Pia to jest dobry wybór i czy nie lepiej byłoby sobie na przykład kupić po prostu jakiegoś fajnego Prestige'a. No powiem wam szczerze, że chyba jednak lepiej byłoby sobie kupić takiego Prestige'a, bo w tej Pii płacimy dużo za wygląd. Zawsze w tych jamach też się za ten wygląd płaciło. No patrzcie sobie, jak tutaj na przykład wyglądają przetworniki. No fajne takie, wiecie, takie wyrzeźbione, to nie jest w ogóle namalowane, to nie jest też cienko wygrawerowane, tylko to jest tak porządnie zrobione. Ale no mówię wam, tak naprawdę to taki dobrej klasy Prestige wcale tej gitarze jakoś specjalnie, wiecie, no nie ujmuje. No oczywiście jest to fajny instrument, nie da się tego ukryć, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę fajnym instrumentem, ale jest to instrument, no, drogi. I jeżeli no, potrzebujemy instrument, który jest sygnaturą Stevie'ego Vai'a, no to na pewno możemy sobie na pewno taką piję sprawić, ale myślę, że dobry Prestige też by spowodował, że bylibyśmy w domu. Co niestety się w tym instrumencie stało, jak się, nie wiem, czy to będzie widać tutaj na tym wideo, ale jak się tak popatrzy trochę pod światło, nie wiem, gdzie ona była przechowywana wcześniej i jak to wyglądało, jeśli chodzi o to przechowywanie, ale no generalnie jak się tak popatrzy pod światło na tą gitarę, to tutaj gdzieś widać, nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy nie, mam nadzieję, że tak, ale widać takie drobne jakby pęknięcia drewna, rozsychanie się drewna gdzieś tam takie pod lakierem, więc no takie to jest, powiem wam szczerze, że o, no tutaj to w szczególności w tej części jest widoczne. No powiem wam, że to jest takie coś, co trochę no spowodowało, że tak stwierdziłem, kurde, no w tak drogiej gitarze to akurat takich rzeczy się nie spodziewałem. Tak wygląda moja fałka przed zrobieniem. No oczywiście nie ta, którą oglądacie w tym odcinku, ale to jest taka nieskończona, chyba jeszcze w ogóle pusta w środku baza do tego instrumentu, jeszcze bez podstrunnicy. To jest ten egzoszkielet, który tak naprawdę powoduje, że te gitary są też na swój sposób wyjątkowe i inne. To jest materiał, który, jak wam powiedziałem, no tak wygląda właśnie włókno węglowe, tak ono wygląda pod spodem, przed malowaniem. Tutaj będzie jeszcze naklejona podstrunnica, potem już po wlaniu tego rufeinu będą wycięte wszystkie te otwory na co tam potrzeba. Też dzięki temu, że jest to właśnie bardzo stabilny materiał, no to te gryfy mogą być wyjątkowo cienkie i te gryfy mogą być wyjątkowo wygodne i ta gitara, tak jak powiedziałem, też bardzo, bardzo wygodne potrafią być. Przyjdźcie tutaj i sprawdźcie, myślę, że warto. Patrzcie, jaki ładny. Taki był ładny amerykański Fender Made in USA po przepięknie zrobionym szlifie progów. Przecudownie. Tutaj patrzcie, Stratusa. Ale co ciekawe, siostra basen jak najbardziej tak. Siostra basen. Ostatnio mieliśmy takiego, w którym nie było siostry basen. Nie. Mieliśmy też vintage, w którym nie było siostry basen. No tutaj basen jak po prostu z kuriera wycięty. 96 rok. Tutaj jest napisane.
96 rok, z tak zwanym TBX-em, TBS-em, jak to się nazywa ten system takiego ciekawego potencjometru, który ma w środku to takie kliknięcie. Ja też to mam w swoim tym. Ale taki był to bardzo ładny, nie? Więc kronikarsko jest pokazany. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Posiadam obecnie taką potrzebę, żeby grać w Drope D, bo no ten zespół, który tam sobie z Frytą i z przyjaciółmi wykombinowaliśmy, no generalnie stroimy się w Drope D. No i miałem problem, jakie struny sobie do tego Drope D założyć, a tak się trafiło, że kupiłem po taniości takie Dean Markleye i wymieszałem te Dean Markleye, no bo generalnie do Drope D, normalnie założyłem sobie 1046 do takiego Gibsona, do gibsonowatej menzury, do normalnego stroju, a Drope D właściwie różni się tylko tym, że no, potrzebuję grubszej tej struny szóstej, żeby ją obniżyć o ten ton. I przy opcji, kiedy nie będę stroił tej gitary w normalnym, standardowym stroju, no to tak, 46 jest za gruba, a zestaw 1052 znowu nie odpowiada mi w przypadku strun 5 i 4 głównie, bo wtedy jest tak, że no to nie jest to, co chciałem. I postanowiłem sobie przy okazji tego zakupu tutaj eksperymentalnego tych Dean Markleyów wymieszać. To są dwa komplety do siódemki. Jeden z nich jest 1056, czyli właściwie jest to 1046, który ma dołożoną strunę 56, w sensie tą siódmą strunę. I z tego kompletu wziąłem zestaw 10, 13, 17, 26, 36, czyli tak jakby były to normalne dziesiątki. I mam drugi zestaw strun 11, 13, 18, 30, 42, 52, 60. I z tego zestawu strun wyjąłem strunę tą 52, czyli zrobiłem sobie zestaw 10, 13, 17, 26, 36, 52 i tutaj no, zostały mi dwa takie rozczłonkowane komplety, więc tutaj mam 46, 56, a tutaj mam zestaw taki dziwny strun w ten deseń zrobiony. Do jednego gibola już sobie założyłem ten zestawik i bardzo fajnie się to sprawdza, a w tym momencie nawilżam sobie swojego studio, którego również mam tak strojonego i też założę do niego dokładnie taki sam zestaw strun. Zobaczymy, jak to gada. Eksperymentujcie z grubościami strun, bo myślę, że warto. Powiem wam, że tak, bo wcześniej też zrobiłem taki bajer, że założyłem tą 56, czyli właściwie użyłem tego zestawu, tylko zamieniłem strunę szóstą z siódmą i założyłem to 56, które nastroiłem w tym D, no i to było już za grubo. To już było tak, że była bardzo wyraźna różnica pomiędzy struną szóstą a całą resztą strun, więc dlatego stwierdziłem, że potrzebuję 52. Z racji na to, że nie miałem takich 52 w moim tutaj magicznym pudełeczku struny pojedyncze, no to stwierdziłem, że w takim razie no, rozczłonkuję tutaj te struny. Kupiłem je w dobrej cenie, za połowę tego, co tutaj widać, więc generalnie zobaczymy, jak wyjdzie, a te tutaj, które zostaną, no będą sobie gdzieś tam właśnie do tego pudełeczka. Natomiast mówię, w tym białym gibolu, w którym już to założyłem, bardzo fajnie mi to pod łapą siedzi i myślę, że to jest dobry zestawik do takiego właśnie kombinowania. Oczywiście fajnym zestawem byłyby też na przykład struny 1048, ale no tutaj właśnie taki oto eksperyment postanowiłem zrobić. 4, raz, 2, 3. 4, raz, 2, 3. 2, 3, 2. Dobra, ja nie kombinuj. Dobra, już było tam. Teraz no. Tamto. Tu wchodzisz na 2, na 3.
tutaj na trzy, tak? A tam na dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Zajebiste to jest. Nagrywaj cały czas. Raz, dwa. Raz, stopa. Raz. Kończąc już oczywiście ten materiał, kończąc już ten odcinek, jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy docierają do końca. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy już nagrali końcówkę samochodową, już za tą łapkę w górę zostawioną, bądź zostawioną właśnie teraz. Jesteście naprawdę ultra mega wypasami. Jak wiecie, na samym końcu zawsze mówię, że największymi ultra mega wypasami są patroni, którzy ten kanał wspierają pieniężnie. Niektórzy robią to już bardzo długo i dali tutaj naprawdę sporo kasy. A jak widzicie, no cały czas tutaj coś się dzieje, cały czas się tutaj coś zmienia, ja cały czas coś kombinuję, ażeby było ciekawie. Mam nadzieję, że tak ciekawie jest. Mam nadzieję, że czerpiecie radość z tego, że oglądacie. Namawiam do wspierania. Dziękuję bardzo za wspieranie. Końcówka samochodowa. I do następnego odcinka. Pozdrawiam. Pa! Sekcja niemieckiej motoryzacji prezentuje się troszeczkę inaczej. Niemiecka motoryzacja w swoim największym punkcie rozwojowym miała troszeczkę inny charakter. No i chociażby Garbus wyglądał wtedy tak. Niby powstawiali tutaj wojska niemieckie i wojska angielskie, tak jakby wszyscy byli pouśmiechani i nie wiem, czy na tą wojnę szli razem, trochę taki to jest, bo w kontekście historycznym to tak troszkę tutaj dziwnie jest to ustawione. No na pewno to nie było tak, że oficer angielski stał obok żołnierza Wehrmachtu, nie? Ale słuchajcie, my jesteśmy w Niemczech, nie wspominamy nic o wojnie. Przecież wiadomo, że nie wolno, nie? Aerofotowskie. Słuchajcie, no historia historią,
motoryzacja jak zwykle motoryzacją.